kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny tutaj u mnie na kanale. Zapraszam was dzisiaj na kolejny film. Jak widzicie już po tytule, tematyka trochę jedzeniowa, domowa, kuchenna. Ja taką tematykę bardzo lubię na YouTubie oglądać, więc stwierdziłam, że dlaczego by nie, dzisiaj na moim kanale taki filmik powstanie. Podobna seria jest już na moim kanale, seria nazywa się W mojej kuchni, tam wam pokazuję i jedzenie, i dodatki, i gadżety, coś co bardzo mnie inspiruje, jeżeli chodzi o takie rzeczy kuchenne i jedzeniowe. Natomiast dzisiaj stwierdziłam, że nagram wam filmik produkty, które zawsze mam w swojej kuchni, zdrowe produkty, które staram się zawsze mieć u siebie, bazowe produkty, które zawsze u nas są. I zaraz te wszystkie produkty tutaj przyniosę i mniej więcej wam pokażę. Natomiast nie będę tutaj mówiła o trzech rzeczach, bo myślę, że to jest takie bardzo, no wiadome, przynajmniej u nas. Słuchajcie, nie będę wam tutaj przynosić mięsa, nie będę przynosić ryb i na przykład pieczywa, bo to są takie produkty, które wydaje mi się, że no, o nich nie trzeba mówić. Tutaj bardziej chciałabym wam pokazać takie rzeczy bazowe, ale o tym za chwilę. Także jeżeli filmik wam przypadnie do gustu, koniecznie zostawcie kciuka do góry, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a ja co? Życzę wam przyjemnego oglądania. Plaga much, słuchajcie, plaga much, dajcie znać, czy u was też. U nas much jest naprawdę mnóstwo. To samo, jeżeli chodzi o komary, wszędzie ich jest pełno. I też, słuchajcie, możecie gdzieś tam słyszeć lekki szum, to jest wiatrak. Dlatego, że chłodzimy się tutaj też wiatrakiem, bo jest naprawdę bardzo ciepło. Dobra, nie przedłużając, produkty to produkty, które zawsze znajdziecie w mojej kuchni. Dobrze, kochani, jestem z powrotem. Przyniosłam tutaj kilka fajnych, takich bazowych produktów, zdrowych produktów, z których możecie wyczarować różne fajne rzeczy. Oczywiście w mojej kuchni zawsze znajdziecie dużo owoców, dużo warzyw, tak jak już mówiłam, pieczywo pełnoziarniste, nabiał i mięska. Dobra, zaczniemy od oliwy, z oliwek i od olejów. Jeżeli chodzi o olej, który ja stosuję już od lat, to jest na pewno olej ryżowy, olej sezamowy, który wam tutaj przyniosłam. On naprawdę dodaje super smak wszystkim potrawom, szczególnie jeżeli na przykład chodzi o kuchnię tajską, chińską. Na oleju sezamowym naprawdę bardzo wyraziste potrawy wychodzą. Oliwa z oliwek aromatyzowana bazylią, to jest też świetna sprawa. No i tutaj mam olej z awokado, który też już od jakiegoś czasu w mojej kuchni używam. Tutaj mam nówkę, tutaj mam, słuchajcie, ten z Lidla. On stoi u mnie w lodówce, wyjmuję go po prostu chwilę wcześniej i ma taką fajną konsystencję. Na tym oleju lubię smażyć, lubię go też dodawać do sałatek. Naprawdę jest świetny. Przejdźmy, słuchajcie, do kolejnych rzeczy. Masło orzechowe. Masło orzechowe u mnie w domu być musi. I od jakiegoś czasu, słuchajcie, kupuję w Rossmanie dip pastę orzechową. To jest 100% masło orzechowe, bez żadnych tam składników, ulepszaczy, bardzo fajne do owsianek, do naleśników, do puddingu chia. Takie masło moje dzieci bardzo lubią, ja też lubię, więc masło orzechowe u nas jak najbardziej na tak. Jeżeli chodzi o mnie, o moją rodzinę, nie używamy kompletnie cukru, jeszcze Krzysiek cały czas z tym cukrem walczy, ale raczej nie kupujemy cukru w domu, u nas nie ma cukru, Krzysiek też już powoli przestawia się i używamy ksylitolu, tutaj mam akurat ksylitol do słodzenia i przyszedł do mnie nowiutki erytrytol. I słuchajcie, jeżeli chodzi o ksylitol i erytrytol, używamy do pieczenia ciast, Krzysiek słodzi nimi kawę, do jakichś tam deserów, wypieków i powiem wam, że erytrytol jednak bardziej mi odpowiada. Także ja bardziej erytrytol polecam, natomiast mamy jeszcze ksylitol, więc na pewno go sobie skończymy. Kolejna rzecz, słuchajcie, to płatki owsiane. Tutaj mam akurat błyskawiczne, bo moje dzieci jak są głodne, to nie lubią czekać, śmieję się. Najlepsze są, wiadomo, te górskie. Natomiast ja kupuję już od lat błyskawiczne. Źródło błonnika fajne. Leo od maleńkości uwielbia owsianki. Z bananami, z borówkami, z miodem. Także płatki owsiane muszą być. Robię też często muffiny z płatkami owsianymi. Dzieci moje bardzo lubią. Ja kiedyś jeszcze, jak mieszkałam w Londynie, często jadłam owsianki. Teraz już troszeczkę mniej, ale to jest taki produkt, który w naszym domu jest.
To samo jeżeli chodzi o nasiona chia. Staram się nasiona chia przemycać tak naprawdę do wielu rzeczy, właśnie do owsianek. Bardzo często, szczególnie w te letnie miesiące, robię pudding chia. To jest po prostu rewelacja. Dodaję do koktajli, do potraw, do sałatek nasiona chia, czyli egzotyczne nasiona szałwii hiszpańskiej. Idealne do deserów, do przekąsek. Polecam serdecznie. Kochani, makarony, kasze, ryże to są też produkty takie węglowodany, które u nas w domu są. Szczególnie często kupujemy ryż jaśminowy. Moja ulubiona kasza to kasza bulgur. No i makaron. Jeżeli chodzi o makaron, to zdecydowanie tagliatelle króluje u nas, do tego kurczak bądź krewetki i pyszny obiad gotowy. Kolejną taką rzeczą, która zawsze u mnie jest, słuchajcie, to są mrożonki. Nie chciałam wyjmować wszystkich mrożonek z lodówki, bo mamy i mrożone brokuły, i zieloną fasolkę mrożoną, i jakieś tam inne rzeczy, owoce typu truskawki, jagody, mango. Mrożonki są fajne. Jest to szybka opcja, jeżeli chcemy na przykład zrobić sobie smoothie. Zawsze świeże, pełne witamin, więc u mnie owoce mrożone i mrożonki jak najbardziej na tak. I tutaj moja mama ostatnio już jakiś czas temu odkryła taką mrożonkę, gotowe danie a la gyros, i to jest naprawdę pyszne. Polecam Wam serdecznie. Także mrożonki w mojej zamrażarce znajdziecie ich mnóstwo, używamy i fajnie u nas się sprawdzają. Krewetki, 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 jeszcze raz krewetki. Ja jestem dziewczyna krewetkowa, krewetki, musiałam o nich wspomnieć. Duże źródło białka, także są bardzo zdrowe, wysokobiałkowe. Ja bardzo lubię, Leo i Krzysiek nie za bardzo, Nel też wcina, także krewetki, o tym tutaj musiałam wspomnieć. Przechodzimy dalej, słuchajcie. Mamy oczywiście passatę. Zawsze mam w domu passatę do wyczarowania jakiegoś szybkiego dania. Pomidory w puszce to też jest produkt taki must have. No i oczywiście koncentrat pomidorowy. To są takie rzeczy, trzy, które zawsze znajdziecie u mnie, czy to w spiżarce, czy to w lodówce. Można naprawdę z nimi stworzyć wiele, wiele fajnych rzeczy. Kolejna rzecz to hummus. Moja córeczka i ja bardzo lubimy hummus, każdy tak naprawdę, więc hummus u nas to jest też taki produkt, który musi być. Hummus to jest nic innego jak, słuchajcie, pasta z ciecierzycy. Tutaj mam akurat z czosnkiem niedźwiedzim, kupiłam w Biedronce i powiem Wam, że to jest petarda. Jeżeli nie znacie tego produktu, koniecznie musicie spróbować. Hummus, rewelacja, naprawdę. Ja nawet jak robię sobie taką miskę szczęścia, sałatka, kurczak, warzywa, łyżka hummusu i super kolacja gotowa. Przyniosłam również tuńczyka. Ja uwielbiam tuńczyka, też ma wysokie źródło białka. No ja po prostu lubię tuńczyka. Niektórzy mówią, że zbyt dużo tuńczyka, nie za dobrze. Ja staram się jakoś to bilansować. To jest najlepszy tuńczyk na świecie. Jeżeli mnie już oglądacie, to na pewno doskonale o tym wiecie. No i kolejny produkt, muszę o nim tutaj wspomnieć, no bo ten film nie miałby sensu, to są oczywiście jajka. Jajka to jest must have w naszym domu. Wszyscy lubimy jajka, z jajek możemy stworzyć wszelkiego rodzaju pyszne posiłki dla całej rodziny. I omlety, jajecznica, jajka sadzone, szakszuka, tak naprawdę jajka to jest produkt, który zawsze u nas znajdziecie i zawsze już szybki zapas robimy, bo lubimy je po prostu zawsze mieć. Tutaj mam też twaróg półtłusty, zazwyczaj kupujemy ten. Jeżeli chodzi o mnie, ja za twarogiem, słuchajcie, no nie za bardzo. Natomiast Leo i Nel uwielbiają twaróg. Leo często je makaron na kolację z twarogiem, ze śmietaną. Lubią kanapki zjeść właśnie z twarogiem, z miodem, z syropem klonowym, z dżemem. Też wysokie źródło białka, fajne białeczko. Ja, słuchajcie, czasem robiłam sobie jogurt naturalny, twaróg, trochę właśnie ksylitolu, borówki, truskawki, banan i też fajna przekąska. No i słuchajcie, coś, co jeszcze u nas też musi być, to są oczywiście jogurty. Ja natomiast uwielbiam skyry. Skyry smakowe, skyry naturalne, a ostatnio też w Biedronce odkryłam serek typu skandynawskiego i to jest chyba quark brzoskwiniowy. I to jest przepyszne. Jeżeli jeszcze nie znacie tego produktu, koniecznie spróbujcie. Wysoka zawartość białka, zero tłuszczu, przepyszny smak na przekąskę, kiedy jest tak ciepło, rewelacja. A brzoskwinia, dajcie znać, jak spróbujecie, koniecznie dajcie znać, jak smakuje Wam brzoskwinia, bo brzoskwinia jest moją ulubioną. No i oczywiście sałaty, sałatki, miksy sałat, sałata rzymska, sałata masłowa,
miks młodych listków, to zawsze też znajdziecie u mnie w lodówce, bo ja uwielbiam zieleninę, uwielbiam sałaty. No i słuchajcie, to chyba tak naprawdę byłoby na tyle. Tak jak mówię, wiadomo, no nie przynosiłam tu mięsa, pieczywa, owoców, warzyw. Jeżeli chodzi o owoce, zawsze mamy borówki, teraz mamy też nektarynki, zawsze mamy arbuza, bo po prostu bardzo, bardzo lubimy. Natomiast tak jak mówię, tu przyniosłam takie produkty bazowe, które w naszej kuchni, w naszej rodzinnej diecie zawsze się znajdują. Koniecznie dajcie mi znać, jakich produktów wy używacie, takie top 10-20 produktów, zdrowych produktów, takich po prostu, jakich używacie na co dzień. Jakbym do was wpadła, to po prostu jakie bym u was w domu, w lodówce, w spiżarni zobaczyła. Bez czego nie wyobrażacie sobie swojego gotowania, swojej kuchni. Ja polecam wam te produkty, wy koniecznie napiszcie mi na dole, co wy polecacie. A tymczasem żegnam się już z wami, bo moja Ferajna wróciła już ze spaceru i słyszę, że moja córeczka tam krzyczy cały czas B, B, B. A co to oznacza, jak jest B? No kochani, jak myślicie? Co oznacza, jak Nel mówi B? Taka sprawa. Dobra, słuchajcie, żegnam się z wami, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Jeżeli chcecie więcej filmów o takiej tematyce, właśnie rodzinnej, kuchennej, jedzeniowej, koniecznie dajcie mi znać. Może też macie pomysł na jakiś filmik, czegoś oczekujecie, coś byście chcieli obejrzeć na moim kanale, też koniecznie napiszcie mi na dole i dajcie znać. A tymczasem żegnam się z wami, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Mua, przysyłam buziaczki, hej, trzymajcie się cieplutko, pa!